A wiesz, co można w ogóle zrobić? Patrz, połóż tu. Są eksperymenty. A popatrz, a byśmy tak zrobili. Czekaj, bo poczekaj. Dzień dobry. Najpierw wytłumaczmy się z naszego wyglądu. A jaki jest powód? Nie myte włosy. Czy wy też nie mycie włosów? Żeby ktoś nie pomyślał, że jesteśmy na przykład w kryzys wieku średniego. Albo że mamy teraz taką subkulturę tutaj. Nie. A byłaś kiedyś raperką? Ja byłam troszeczkę into hip-hop, muszę przyznać. No bo tworzyłaś kawałki dla raperów. I też rapowałam na płycie po melodii jednej. Wywiązała się między nami taka rozmowa, że Filip kupił kalimbę. I nie wie, co teraz może z nią zrobić. I mówi, Ania... Ładne pudełko na zapałki. Ania, tak zachwalałaś, że to taki fajny jest instrumencik, ale co na nim można zagrać? I ta kalimba... To jest kalimba za 100 zł. Mhm. Marki... Mellow. W sensie, czytałem, robiłem duży research i to jest najlepsza... Nieprawda, wcale nie robiłem researchu, wszedłem do sklepu i stwierdziłem, że jest kalimba. O, dobra cena, kupuję, ładna. Ładnie wygląda. Można zagrać wszystkie melodyjki, które będą w gamie C-dur. Jeżeli człowiek, jakiś człowiek, na przykład ty, człowieku, chciałbyś zagrać jakąś melodię w tonacji jakiejkolwiek durowej, no to po prostu należy ją zagrać w tonacji C-dur, czyli wpasującą do tego dźwięku. Przetransponować. Na przykład. Mamy taki pomysł, żeby zagrać wyszły w pole kurki trzy i gęsie go sobie szły, a teraz muszę ją zagrać od tego wyszły w pole kurki trzy i gęsie go sobie szły i spróbujmy to zagrać. Udało się. I to jest pierwsza koncepcja, jak można grać na kalimbie. Czyli melodyjki, które mam w głowie, które chcę sobie zagrać, transponuję sobie do tej ograniczonej jednak skali, którą tutaj mam i tam ją gram. Pierwszy pomysł. Drugi to pomysł, jest, randomowe tak granie. Tak przesuwacie palcem na przykład. Jest ładnie. I piękny dźwięk. Może tak zrobić tak, o. I taką metodę stosuje kto? Ja. Na przykład twoja córka Stefa. Metoda randomowego grania, dzieci najlepiej się czują w tej metodzie. To z reguły rodzice mają takie poczucie, że Barcie, dorośli, że teraz trzeba coś. Odkąd kalimba jest w domu, to wszyscy nasi znajomi, którzy do nas przychodzą, zawsze kończą z kalimbą w ręku tak co najmniej na 15 minut. I mówią, że to jest najładniejszy dźwięk, jaki słyszeli od dawna i jest to takie kojące i takie fajne. Więc w ogóle taki tip, fajny gadżet położyć na stole w salonie, bo sobie ludzie przychodzą do was i na przykład sobie grają i mają takie wow, ale to fajne. To jest kartonowe pudełko o pustej zawartości, bo ty wysypaliśmy wszystko, co było w środku. Wszystkie pieniądze. I zobaczcie, tak jak zagramy. Dobra, a teraz dlaczego? Dlatego, że pudełko staje się pudłem rezonansowym i wzmacnia te drgania, które wysyła kalimba. I można na różnych rzeczach kłaść. Tak, kalimbę. Ja na przykład bardzo lubię kłaść na komodzie. Mam kalimbę, mam ukulele w domu. I chciałbym teraz, żeby moja córka, która gra na kalimbie, mogła sobie coś zagrać. I żebym ja coś grał na ukulele i żeby to razem pasowało. I mamy taki case. No więc ja wymyśliłam takie coś, co mogłoby. Byby jak kiedyś by były cymbały. Jak by to możecie. I wtedy tak. Co, zaraz ten, bo ty już wiesz, co? To nie tego. I to wszystko razem notabene. Polecamy odcinek o cymbałkach, bo on... O cymbałkach, które tak naprawdę są dzwonkami. Bo tam była taka sytuacja właśnie, że dobrze, mamy dzwonki wszyscy w domu, ale teraz co na nich zagrać? No więc tam podpowiedzieliśmy jakieś rozwiązania. Czyli cymbałki... Idiofony. Są idiofonami. Oh my goodness gracious. Naprawdę tak śmiesznie dla ciebie brzmi. Może jestem takim prostym chłopakiem ze wsi, jak powiesz, że ktoś jest cymbałem, a potem jeszcze idiofonem, to już tam myślę, no rozumiem. I teraz ten odcinek jest taki sam, czyli ja chcę wam pokazać dzisiaj taką jedną metodę, która sprawia, że gama C-dur, która normalnie jest jaka? Zagrasz? C. No i wydaje się, że to jest taki jakby już ograniczony, bo my też tak myślimy, nie? Jeżeli uczymy się w szkole C, D, E, F, G, A, C, no to co tam jeszcze z tym można zrobić? C, A, G, F, E, D, C, ewentualnie i koniec. To ja sobie pomyślałam tak, no dobrze, to zharmonizujmy tą gamę jakoś tak przyjemnie, żeby tam były ze 2 czy 3, 4 max akordy na ukulele i to da nam pewien taki framework, czyli taką jakby
no jak to inaczej powiedzieć, taki... taką bazę, taki fundament, taką osnowę. Osnowę. Ta osoba, która ma ukulele, ta skoro już jestem taka inteligentna, ta osoba, która dzierży ukulele, będzie prezentować. F-dur, G-dur i A-moll to są takie trzy funty, takie trzy akordy, które po pierwsze możliwe, że znacie już po prostu. Po drugie, znacie już prawdopodobnie z naszego też. O, zobacz, my też taką lekcję nagraliśmy. Ukulele na przypale. A, i zbyt co tam naciskasz? No takie... Coś naciskasz. Takie trzy. No. Ale przesuwam. Kolo jest zabawne. Tak bierzesz na palce i tak... Coś, ja jestem fanką takiego zadania dla dziecka, które jest naprawdę proste. Na przykład ma tylko dwa czy trzy dźwięki. Ja I tak improwizuję tak z dziećmi na fortepianie, że ja gram różne rzeczy, a im daję te tylko... trzy. I oczywiście, że oni się potem rozochoczą. Ale na początku te trzy są dla niej takim plus pewnikiem. Na kalimbie, przez to, że ona jest metalowa, można na przykład nawet jakimś markerykiem coś tam namalować im te dźwięki. Tak, gdzie kropeczka, gdzie tam, co mają grać. I przygotowaliśmy to w następujący sposób, ponieważ jest duże prawdopodobieństwo, że macie taką podobną kalimbę w domu, to używamy tylko zewnętrznych dźwięków. Czyli E, D i C. Możemy oczywiście użyć też E, D i C, odpowiedniki te środkowe, czyli raz kreślę, ale decydujemy się w tym naszym rozdaniu teraz na C, D i E. Co masz, to zapamiętaj, bo to już zbudowałeś sobie coś. To były dźwięki CDE tylko, a pomyślcie sobie, że to już brzmiało czasem jak taki hit z YouTube'a właśnie. Dlatego, że często te hity, które znamy, to one nie mają więcej niż 2-3 dźwięki, wiecie. Te takie melodyjki, takie, co nam zapadają w pamięć. Do CDE dodamy sobie jeszcze G i A. Co ty na to? Czy jest, tak patrząc na kalimbę, C, D, E, G, A. No widzicie? Przyjemne to jest. Bardzo. Można nawet tak się wtransować. Wtransować się można. No bo to jest pętla i trzy funty cały czas tak, i tutaj dowolnie. Można sobie gdzieś, no, w sensie trzeba omijać wtedy tylko F i B. No dobrze, to teraz zróbmy wszystko już dozwolone. Tak, nawet takie rzeczy. Otworzysz się tak? Jesteś gotowy na takie otwarcie? Let's try. Zadowolony. Bywało lepiej. Ale momenty były. Momenty były. No widzicie, i dla tych momentów warto, ja uważam. Tak, i to jest w ogóle mega fajne. W ogóle taki może w ogóle pomysł, że tak też można pograć chłopak, dziewczyna. A można, to ja już mówiłam przy dzwonkach, że to jest bardzo jednoczące. Oraz też fajnie można dziecku dać kalimbę i naprawdę no może cokolwiek naciskać prawie, a ty grasz sobie na ukulele i jest... I mama się cieszy i relaksuje, dziecku się cieszy i relaksuje. To jest fajne, mają bo wartościowy czas nie razem. Nie wiem jak ty, ale ja mam takie wspomnienia, że jak daje się dziecku instrument... To jest głośno i brzydko i niemiło. Często no tak to jest. Bo dasz mu bębenek, to jest... Naparzanka. To jest naparzanka i dziadkowie już chcą wychodzić z domu. A ty chcesz, żeby dziecko się uzmuzykalniało. Dasz mu garnek i jest jeszcze gorzej. Dasz mu gitarę, to się boisz, bo jedyne co robi, to łapie za te klucze wiolinowe i rozstraja gitarę i wtedy mamy muzykę współczesną. Nie wiem, dlaczego nazwałeś to klucze wiolinowe? Było klucze. Było to ciekawe. Klucze gitarowe. Sorry. A dasz mu kalimbę i wszyscy są zadowoleni. Tak. Dlatego polecamy kalimbę i koniec tego odcinka.
myślę, że nadchodzi. Tak. Daliśmy sobie wszystko. Chcemy wam podsyłać, proponować różne fajne rozwiązania na grę na instrumentach, ponieważ zależy na tym, żebyście wiedzieli o tym, że wychowanie przez sztukę jest proste i przyjemne. I chcemy, żeby to było ładne i żeby ten kanał był przyjemny i żebyście z niego coś wynieśli i wam się podobało, ale jeżeli wam się nie podobało, to ja mam takie poczucie, że ja mówiłam od początku, żeby nie subskrybować. Nie subskrybujcie tego kanału. Także nie subskrybujcie. I nie subskrybujcie tego kanału, bo inaczej Adam się tu będzie pojawiał częściej. Dziękuję moim gościom. Tak, może takie zwartsze. Na przykład taki kanał, znam taki kanał Tom Pietrzyk. Może albo on może jest wartszy. Tutaj będą takie odcinki, wiecie, dalej. Znowu będziemy wymyślać kolejne instrumenty, będziemy pokazywać, jak na nich grać. Może komuś i nie daj Boże, bokiem. Jeszcze ktoś się czegoś nauczy. Tak, i wy nauczycie się i już będziecie mieli dość. Ja już umiem grać na ukulele, umiem już na dzwonkach, na kalibie. Jeszcze ktoś już mnie zatrudni. Więcej grania. No i a są inne mówimy, ciekawe te rzeczy w życiu do oczywiście zrobienia. Oczywiście wartsze są. Więc jakby ja, my mówiliśmy od początku, nie subskrybujcie. Podtrzymujemy to. Pa, pa. PS. Jeżeli chcielibyście podrasować swoją napięcia grę na ukulele, to przygotowaliśmy takowe na, co? Na kanale Pomelody i w aplikacji Pomelody. Tam można nauczyć się grać piosenki z ostatniego śpiewnika. Dziękuję.